walczyć, wrole mu nie ma. Proszę Państwa, dzisiaj gości nas starosta ostrowski, pan Paweł Rajski, którego serdecznie, że tak powiem, pozdrawiamy. I tej wyprawy on jest dzisiaj gospodarzem, on tu dzisiaj rządzi i on ma plan w głowie, prawda, i by nie wszystkich po kolei witał, ale oczywiście swoich współkolegów, którzy będą nam towarzyszyć. Ja natomiast będę od strony technicznej tutaj się tym zajmował, żeby wszyscy wszystko słyszeli i oczywiście odnotowali. Proszę Państwa, ja jak zobaczyłem tak dużą i sympatyczną grupę, to jak byłem tam już przy tym szpitalnym oddziale ratunkowym, to mówiąc tak na wesoło, gębusia mi się uśmiechnęła, że tyle osób przyjęło nasze zaproszenie. Proszę Państwa, wyciągnęliśmy Państwa w sobotę i zrobimy wszystko, żeby to był taki, by było takie miłe przedpołudnie, żeby coś zobaczyć i coś usłyszeć, jak na te najbliższe zimowe i nie tylko zimowe, ale wiosenne miesiące, jak dbać o swoje zdrowie, przede wszystkim o tą sprawność fizyczną. Proszę Państwa, ten pomysł narodził się za sprawą mojego asystenta, pana Janusza Grzesiaka, kiedy tak siedzieliśmy sobie, proszę Państwa, sobie w synagodze i Józef mówił, że w synagodze byliście Państwo na etapie, kiedy ta synagoga była w stanie, który dopiero przetwarzał się w ten piękny obiekt. W maju. Doszliśmy do wniosku, że naszą bardzo ważną inwestycją jest właśnie budynek, który ma już 15 lat. Ja tylko wprowadzę. 15 lat temu, proszę Państwa, ta poradnia została, kamień węgielny pod tą poradnię został poświęcony przez jego ekscelencję księdza biskupa Stanisława Napierała. Widocznie tak na wesoło mówiąc, nie za dobrze do końca poświęcił, skoro 15 lat to z różnych powodów się ciągnęło. Dziś chcemy Państwu pokazać przychodnię specjalistyczną, którą na zewnątrz wszyscy znamy, ale pewnie niewiele osób było w środku. Zobaczycie Państwo teraz, w grudniu, jak ta poradnia specjalistyczna wygląda na tym etapie. Daj Boże, żebym mógł Państwa zaprosić w przyszłym roku. Już będzie ciepło, słonecznie i zobaczymy, jak będzie wyglądała za kilka miesięcy. Proszę Państwa, gdybyśmy mogli się bardziej w tą stronę przesunąć, tak żeby te okna sobie spojrzeć, proszę Państwa. Widok, co prawda, nie jest bardzo budujący. Proszę Państwa, gdyby ktoś nie wiedział, to po lewej stronie, te barasze, to proszę Państwa, tak mówię już na wesołą rzecz, to jest nasza poradnia specjalistyczna. Poradnia specjalistyczna, która, proszę Państwa, tak jak to w tym bywa, miała być na 5 lat, ale to w Polsce zawsze prowizorki są, że tak powiem, najważniejsze. Proszę Państwa, ten budynek, który, no, zgodzicie się Państwo, już zupełnie nie odpowiada wymogom XXI wieku. Wręcz myślę, że to jest upokarzające, że mieszkańcy powiatu, który liczy, proszę Państwa, tak. Ile mieszkańców może być powiat ostrowski? Pytanie? Ale cały powiat? Proszę Państwa, 160 tysięcy. Mamy w Wielkopolsce trzy powiaty, które nie są do wielkości, jak myślicie? Ma 160 tysięcy, cały Wielkopolsce. Które miejsce? Nie, proszę Pani, jest Pani bardzo blisko. Drugi, bardzo mądrze, proszę Państwa. No nie, no tak. Czyli i Pani, i już, żeście odpowiedzieli, to chyba nie dobrze. Tak można powiedzieć. Proszę Państwa, drugi co do wielkości powiat po Poznaniu. Pierwszy jest Poznański, powiat poznański. Proszę Państwa, no nie może mieć, nie mogą mieszkańcy być przyjmowani w takich warunkach. Drogi są ważne. Proszę Państwa, w poprzednich latach, to ja zawsze podkreślam, zrobiono wiele, ale powiem tak, w tym roku, w roku 2012, nawet jeśli o kilka kilometrów dróg będzie mniej, to mieszkańcy tego powiatu powinni ten budynek, który tam stoi przed nami, jest już wyburzony i powinniśmy się przenieść do tego budynku. Proszę Państwa, 15 lat minęło, jesteście Państwo w poradni specjalistycznej, która miała, proszę Państwa, być uruchomiona już wiele, wiele, wiele lat wstecz. Proszę Państwa, ten projekt, jak spojrzymy teraz, cofnijmy się wyobraźnią 15 lat, proszę Państwa, wstecz, 1996 rok, proszę Państwa, 6 lat po, czy 7 lat po tych przemianach naszych i proszę Państwa, wygrywa projektant z Poznania, wygrywa, wiecie Państwo czym? W tamtych latach było to bardzo nowatorskie rozwiązanie. Zwróćcie Państwo uwagę, jest wiele przestrzeni, wolnego powietrza i to, czym wygrał też ten pan Sadowski, bo tak się nazywał autor tego projektu, to tym, że udało mi się ten projekt wmontować, proszę Państwa, w zieleń, która tutaj jest, bo faktycznie za oknem mamy nie tylko ten brzydki budynek, ale zieleń. Proszę Państwa, tutaj były przyzywane poradnie specjalistyczne, no ale niestety do tego nie doszło.
My na dzień dzisiejszy mamy ten budynek do chyba października przyszłego roku jeszcze stany warunkowo na to. I teraz tak, proszę Państwa, jeśli ten budynek, a poradnie specjalistyczne, dobrze ustawione przez Pana Dyrektora, przepraszam Panie Dyrektorze, witam Pana Dariusza Bierę, Dyrektora naszego polskiego szpitala, ale za moment to jest chyba jego rola. Proszę Państwa, sytuacja szpitala jest trudna, ale nie spotkaliśmy się po to, żeby narzekać. My wierzymy, że uda się zrobić, że pójdziemy do przodu. Proszę Państwa, poradnie specjalistyczne w budżecie szpitala stanowią bardzo ważną pozycję. Dobrze zorganizowane mogą przynieść dochód, a nam jest to bardzo potrzebne. W związku z tym, gdyby teraz Narodowy Fundusz nie do, tak jak powiedziałem, do października, poradnia specjalistyczna, ta stara jest, proszę Państwa, tylko i wyłącznie do października przyszłego roku. Gdybyśmy mieli tej nowej, to bardzo na kilka dobrych milionów kontrakt po prostu zostałby nam zabrany. Czyli możliwość pozyskania środków zostałaby zabrana. W związku z tym musimy wszystko zrobić, żeby i mieszkańcy byli dobrze przyjmowani i żeby zarabiać. Proszę Państwa, co tutaj będzie się działo? Przede wszystkim ten budynek zmieni swój wygląd na zewnątrz. Proszę Państwa, na zewnątrz ten budynek będzie wyglądał właśnie w ten sposób. To jest budynek nowej poradni specjalistycznej. Ta ściana zewnętrzna ulegnie zmianie. Ktoś pyta, dobrze, ale dlaczego? Ano, proszę Państwa, dlatego, że my musimy dolać ten strop, bo przecież utrzymać, popatrzcie sobie Państwo do góry, jakie to są przestrzenie, jaki to jest dach. Proszę Państwa, ogrzać to by była tylko, gdybyśmy tak postawili, to by była tak zwana wiosenno-letnia poradnia, natomiast na zimę by trzeba było zamknąć. Chcemy, proszę Państwa, dolać i zostało to zaprojektowane. Czyli, proszę Państwa, można powiedzieć, co prawda niektórzy w mediach opowiadają, nieprzychylni nam, że to jest ten sam projekt, co był kiedyś. Nie, proszę Państwa, trzeba było ogłosić, nowy projekt, to jest przeprojektowany. Dolany, proszę Państwa, będzie i dlatego ta ściana zewnętrzna musi się zmienić. Dolany będzie cały strop i, proszę Państwa, górę planujemy, na dole planujemy poradnie specjalistyczne. Te ściany zostaną wyburzone, one inaczej zostaną ustawione. Natomiast będą, proszę Państwa, poradnie specjalistyczne, bo my musimy dostosować do potrzeb, które mamy przed sobą. Poradnie specjalistyczne i wiecie co, drodzy Państwo, jest znowu, co nie jest winą Pana Dyrektora, ale nie może tak być, że przychodzicie Państwo pobrać krew do Ostrowskiego Szpitala. Tak na marginesie powiem Wam Państwu, że Szpital Ostrowski, i to już mówię z całą odpowiedzialnością, jeśli chodzi o laboratorium, ma najbardziej dokładne wyniki, ponieważ jesteśmy w europejskim systemie, który codziennie sprawdza nasze wyniki, musimy wysyłać je do Berlina, są sprawdzane, ma najdokładniejsze wyniki w całym mieście. Ja słyszałem kiedyś taką opowieść, jednego tam w szpitalu, to wyniki robią tak, to już tak znowu na wesoło, krew wlewają do jednego wiadra, wymieszają i biorą średnią i wypisują wyniki. Nie, proszę Państwa, jeśli ktoś tak mówi, to tylko sobie żartuje. Proszę Państwa, laboratorium przyniosło nam w roku 2010, przyniosło nam 1,5 miliona zysku. Jest to laboratorium bardzo dobre, ale co? No znowu nie może być tak, że przychodzą pacjenci po to, żeby pobrać sobie krew, zrobić wyniki i na holu stoją w kolejce, w warunkach znowu bardzo niekomfortowych. Tak nie może być. Często jeszcze przychodzą pacjenci, którzy nie na kasę, ale płacą za to. Tak nie może być, dlatego tutaj przewidujemy, że powstanie również pomieszczenie, sala pobrania krwi. Czyli nikt nie będzie chodził do szpitala, będzie przychodził tutaj, będzie tu kilkanaście, pan dyrektor o tym za chwilę powie, kilkanaście, proszę Państwa, poradni specjalistycznych i będzie. Mamy nadzieję, ja wierzę, że to się uda i, proszę Państwa, będzie również bardzo ważne urządzenie w diagnostyce medycznej, mianowicie rezonans magnetyczny. Ostrów ma, proszę Państwa, tomograf komputerowy, nie ma rezonansu. Jak ktoś potrzebuje, to jedziemy do Kalisza, czekamy w kolejkach. Znowu to jest zaskakujące, że nawet jak chcemy zrobić odpłatnie, to trzeba kilka tygodni czekać. Ogłosiliśmy, proszę Państwa, równolegle. Jest w tej chwili ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania. Mamy zagwarantowane pieniądze i z tego się najbardziej cieszę. Także uzbieraliśmy różne zaskórniaki, pozbieraliśmy i pieniądze będą. Będzie, proszę Państwa, rozstrzygnięty po 20 przetarg. I, proszę Państwa, ten przetarg, kiedy zostanie rozstrzygnięty, my liczymy, że za dobrą cenę to zrobimy z tego względu, że zwróćcie Państwo uwagę, tutaj będzie można robić, to jest obiekt zamknięty, czyli roboty będą mogły iść w zimie, no i budowlańcy w grudniu zawsze mają mało zamówień, bo to przed nowym rokiem każdy się boi, czy robota będzie, więc mamy nadzieję, że wielu się tutaj zgłosi, żeby, proszę Państwa, wziąć udział i dobrą cenę za to dostaniemy, ale równocześnie ogłosiliśmy, proszę Państwa, przetarg na pomieszczenia, wynajem pomieszczeń dla rezonansu magnetycznego. Zrobiliśmy to w tym momencie, że tak powiem, no ciut wcześniej niż
rozstrzygnięcie tutaj przetargu, żebyśmy wiedzieli, że gdyby nam się żadna firma nie zgłosiła do robienia przetargu, to wtedy byśmy na przykład zrobili pracownię endoskopową, która bardzo dla przewodu pokarmowego i tak dalej, tych spraw gastrycznych jest nam bardzo, proszę Państwa, potrzebne. Ale co? Zgłosiły się dwie naprawdę bardzo liczące się w Polsce firmy, które chcą wstawić nowy sprzęt i wszystko wskazuje na to, że będzie rezonans magnetyczny, że przetarg rozstrzygniemy pozytywnie i proszę Państwa, ten budynek będzie miał i salę pobrań krwi, czyli mini laboratorium. Będą, proszę Państwa, również sale i gabinety zabiegowe, jeśli chodzi o poradnie specjalistyczne i będzie rezonans. I to chcielibyśmy w przyszłym roku, proszę Państwa, zrobić. Co dalej? Proszę Państwa, w tym momencie, kiedy zostanie odcięte, bo po to robimy, żeby i ten budynek był oszczędny, zostanie dolany ten strop, proszę Państwa, to mamy dużą przestrzeń do góry. I tak nam się marzy, a ja uważam, że mimo, że nad Unią pojawiły się czarne chmury, to marzenia zawsze trzeba mieć. Marzy nam się, żeby w Ostrowie powstał z prawdziwego zdarzenia oddział kardiologiczny z pracownią, tak jak jest na wzór Kalisza, z pracownią hemodynamiki. Zobaczymy, czy to się uda. I znowu, marzymy o tym, żeby to było, bo jest to potrzebne mieszkańcom, ale również na tym można zarobić pieniądze. Proszę Państwa, tak to wygląda. Ja myślę, że jak pojawimy się za kilka miesięcy, to tam będzie ładna zieleń i tu też będzie w środku ładnie, ale o tym ja teraz bym bardzo prosił, panie dyrektorze, żeby o tym, co będzie jeszcze ewentualnie dopowiedzieć, co tutaj, powiedzieć, co nowego w szpitalu. Nie narzekamy, jest bardzo trudno, mamy, proszę Państwa, długów podtąd, ale damy radę i dlatego, panie dyrektorze, mówmy naszym studentom, bo to jest młodzież, która myśli tak samo pozytywnie jak i my, mówmy studentom same dobre rzeczy, zgodnie oczywiście z prawdą, ale na co w szpitalu jeszcze można liczyć? A wy, proszę Państwa, jeszcze o jedno proszę. Macie dyrektora odpowiedzialnego za szpital, więc jeśli jakieś usługi, ktoś kogoś źle potraktował, proszę Państwa, my notujemy, a pan dyrektor niech się tłumaczy. Dlaczego mam ciągle ja się tłumaczyć? Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Czy składki się nie zbieramy? Na szpital? Nie. Szanowni Państwo, właściwie pan starosta powiedział już wszystko, prawie że wszystko. Ja tylko chciałem dodać, że te poradnie specjalistyczne, które pan starosta mówi, będą tutaj na parterze tego budynku. Będzie to 14 poradni specjalistycznych, te, które do tej pory w tym tutaj baraku istniały i one będą wszystkie tutaj przeniesione. Będzie punkt pobrań badań laboratoryjnych, będzie również też tutaj przeniesiony punkt świadectwa, ten, który jest teraz w budynku głównym, gdyż te pomieszczenia, które są vis-a-vis tutaj szpitalnego oddziału ratunkowego, będą nam potrzebne do otwarcia i do zmodernizowania tych pomieszczeń na potrzeby pracowni endoskopowej. Jest to zadanie, które sobie postawiliśmy w tym roku i jesteśmy w trakcie negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia i mamy nadzieję, że wreszcie będą mogli Państwo robić te badania, jak to mówią, na Fundusz Zdrowia tutaj w naszym szpitalu. Nie trzeba będzie jeździć do Krotoszyna, do Kalisza, to teraz niestety ma miejsce, no ale wszystkiego teraz to się nie da załatwić. To, co pan starosta powiedział, że pewne zaniedbania z ostatnich lat, no niestety tutaj szybko staramy się nadgonić, no ale pewien okres jest potrzebny na to, żeby się przygotować. Aktualnie jesteśmy w trakcie składania, to co na pewno będzie Państwa interesowało, ofert konkursowych na kontraktowanie wszystkich zakresów naszego szpitala, zarówno wszystkich oddziałów, które mamy, a mamy ich 16, poradni specjalistycznych, poradni zdrowia psychicznego, leczenie stacjonarne, a tak samo te trzy oddziały, które są usytuowane na 3 maja. Liczymy na to, że ten kontrakt wreszcie dla powiatu ostrowskiego, jak pan starosta powiedział, jest to drugi co do wielkości kontrakt na terenie naszej Wielkopolski, będzie adekwatny do potrzeb populacyjnych naszego tutaj regionu. Jak Państwo wiecie, nasz szpital nie jest tylko szpitalem powiatowym, ale jest szpitalem specjalistycznym. Mamy 16 oddziałów. Poza tymi podstawowymi oddziałami, które ma każdy szpital powiatowy, mamy przecież i oddział neurologii, chirurgii dziecięcej, oddział neonatologii, oddział psychiatryczny, geriatryczny, paliatywny. Tych oddziałów jest cała masa. Na tym nie ustępujemy. Zgłosiliśmy do funduszu następne zakresy, które chcielibyśmy realizować w przyszłych latach. Na pewno Państwo wiecie, jest to
utworzony oddział udarowy. Kardiologia z prawdziwego zdarzenia do tej pory funkcjonował pod oddział kardiologii. Teraz mamy oddział kardiologiczny z prawdziwego zdarzenia. Chcemy zakontraktować go w całości, czyli kompleksowo zarówno z pracownią hemodynamiki, jak i z pracownią szczepienia stymulatorów, tak żebyście Państwo nie musieli jeździć po całej Polsce i tam szukać pomocy, a tą pomoc żebyście mieli tutaj u nas szpital na miejscu. Jest w trakcie remontu również pod oddział leczenia oparzeń dla dzieci. Jest to jeden z niewielu ośrodków, który chcemy stworzyć w Polsce. Na dzień dzisiejszy takie ośrodka są tylko ośrodki, są tylko dwa. Jest to ośrodek w Krakowie, w Prokocimu i w Szczecinie. Mamy zgodę konsultanta wojewódzkiego, krajowego na utworzenie takiego działu trzeciego w Polsce, który będzie przyjmował dzieci, te najmniejsze z oparzeniami ciężkimi, które do tej pory były leczone w tych dwóch ośrodkach. Jest to stanowczo za mało i ten ośrodek jest jak najbardziej potrzebny. Staramy się o rozszerzenie zakresów tych oddziałów, które do tej pory mamy. Jak Państwo wiecie, staramy się o to, żeby oddział neonatologiczny, czyli ten, który leczy noworodki, te od samego poczęcia, uzyskał trzeci stopień referencji. Jest to najwyższy stopień i właściwie stopień kliniczny. Mamy zgodę również konsultanta wojewódzkiego i mamy nadzieję, że od 1 stycznia ten oddział będzie funkcjonował właściwie jako agenda kliniki Akademii Medycznej, właściwie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zlokalizowanego przy ulicy Polnej. Również pacjenci z sąsiednich powiatów, to jest ten Staszkowi, są lecznie się u nas na najwyższym poziomie i żeby ten czasami nie najlepszy opinia o szpitalu też się zmieniła i żeby to szpital przyjazny głównie dla pacjentów, ale też dla personelu, który w nim pracuje. Także ja miałbym tyle, panie starostwie. Dobrze, rezonansa, bo jak Państwo widzicie, od kilku lat mamy pracownik samodzielny komputerowy, ona jest zlokalizowana w budynku głównym. Rezonans zewnętrzny jest to specjalistyczny sprzęt do diagnostyki, nie do leczenia, tylko do diagnostyki innego rodzaju schorzeń. Głównie myślimy tu o schorzeniach nowotworowych, o różnych schorzeniach przewlekłych. Jest to najwyższej generacji i najnowocześniejszy sprzęt, który za pomocą którego właściwie wszelkie schorzenia, wszelkie zmiany nowotworowe jesteśmy w stanie rozpoznać. Jest to sprzęt o 2 lat jeszcze bardziej dokładny i wyższy niż to pomagany komputerowy. Tak jak pan starosta powiedział, że ogłosiliśmy przetarg, zgłosiło się kilka firm, które będą nam tutaj ten rezonans, miejmy nadzieję, stawić i będziecie mogli Państwo sobie te badania rezonansu robić tutaj na miejscu. Jak Państwo wiecie, jest ich badań coraz większe, więcej i takie urządzenie, które tutaj w szpitalu będzie, jest no, na pewno potrzebne. Ja muszę, proszę Państwa, powiem jeszcze jedna rzecz. To jest sam pan dyrektor mówił o tym, że powstał ten pododdział, powstanie ten pododdział udarowy, pododdział oparzeń. Oczywiście przy zadłużonym szpitalu pan dyrektor nie jest w stanie zrobić własnych środków, dlatego też znaleźliśmy w naszym budżecie środki finansowe i przekazaliśmy, wsparliśmy pana dyrektora, żeby te pododdziały powstały po to, żeby można, proszę Państwa, było zarabiać. Tak jeszcze, proszę Państwa, takie drobiazgi, o których jednak drobiazgi są, mają co do siebie, że jakieś takie drobiazgi in minus, one często człowiekowi utrudniają życie. I w ostatnim czasie, kiedy były różne spotkania, zresztą to już od lat się ciągnęło, to najbardziej słusznie zresztą kombatanci, ci, którzy tak wiele zrobili dla tego kraju, dla tych małych ojczyzn, narzekali, mówią, proszę Państwa, doradzę często, dlaczego my po tylu latach skorowani musimy czekać w kolejce, żeby dostać się do tego lekarza. W związku z tym udało nam się, to jest taki drobiazg, ale mówię nie po to, żeby się chwalić, tylko żebyście Państwo byli też orędownikami tej idei. Mianowicie udało nam się, że szpital Ostrowski jako jeden z niewielu dostał certyfikat szpital przyjazny kombatantom. W tym momencie, proszę Państwa, mamy wykaz już kombatantów. Jeśli nasi Państwo byli bliski, znajomi, to ich namawiają, wystarczy, że się zgłoszą, nie potrzebują czekać w kolejkach, są w pierwszej kolejności, proszę Państwa, przyjmowani. Ale często na spotkaniach pojawiają się mieszkańcy z nami, są takie drobiazgi słowa. To jest to, co musimy zrobić. Mianowicie, zostałem już z panem dyrektorem, o tym rozmawialiśmy już działa. Mianowicie, że na spotkaniu wreszcie osiedla nowa krzesła, ktoś tam zwrócił uwagę, że proszę pana, jechało tam bardzo ładna zresztą zakład rehabilitacji leczniczej. Jest bardzo fajna, proszę państwa, pracownią, starą rehabilitacyjną. Mówię o tym z satysfakcją, bo proszę państwa, tak jak wy jesteście stowarzyszeniem, również przyjęłam się stowarzyszeniem, tam właściwie zakład rehabilitacji został 90% przez nas wyposażony. Nowoczesne lasery, nowoczesne urządzenia. I na tym, że spotkamy osiedla, starszy pan powie, no wszystko pięknie ładnie, proszę pana, tylko jak